Księga Niebios. Tom 23. Mój Jezu, życie mojego biednego serca, przyjdź i podtrzymaj moją słabość. Nadal jestem małym dzieckiem. Mam ogromną potrzebę, abyś trzymał mnie w swoich ramionach, abyś włożył swoje słowa w moje usta, abyś dał mi swoje myśli, swoje światło, swoją miłość i samą Twoją wolę. A jeśli tego nie zrobisz, będę jak kapryśne dziecko i nic nie zrobię. Jeśli tak bardzo kochasz i chcesz, aby stworzenia ludzkie poznały Twoją najświętszą wolę, będziesz pierwszym, który złoży ofiarę. Zajmę drugie miejsce. Miłości moja, przemień mnie w siebie. Uwolnij mnie od mojej miękkości, bo to już nie może trwać. I chcę nadal wypełniać Twoją wieczną wolę, nawet za cenę mojego życia. Nadal oddawałam się woli Bożej i odczuwałam koszmar cierpienia. Mój umiłowany Jezus, przyciskając mnie do siebie, aby dać mi siłę, On mi mówi: moja córko, cierpienia są jak żelazo bite młotem, które w rzeczywistości wyrzuca z siebie iskry światła i podgrzewa je do tego stopnia, że zamienia się ono w ogień. Pod wpływem uderzeń żelazo traci twardość i mięknie, dzięki czemu można nadać mu pożądany kształt. Taka jest dusza pod ciosami cierpienia. Traci twardość. Rzuca iskry światła. Zamienia się w moją miłość i staje się ogniem. A ja, boski rzemieślnik, widząc, że ta dusza stała się elastyczna, nadaję jej kształt, jakiego pragnę. Och, co za przyjemność móc ją upiększyć. Jestem zazdrosnym rzemieślnikiem. Szczycę się tym, że nikt nie potrafi ani nie umie nadać moim posągom i moim wazonom tych form i tego piękna, a nawet więcej najdrobniejszych szczegółów. I zamieniam w prawdy wszystkie iskrzące się światła. Tak więc z każdym uderzeniem, jakie zadaję w duszy, przygotowuję prawdę, aby jej się zamanifestowała. Ponieważ każdy cios jest iskrą, którą dusza wysyła z siebie. I nie tracę iskier jak kowal, który wykuwa żelazo. Bo używam tych iskier, aby przyodziać je światłem zdumiewających prawd, aby służyły jako wspaniałe szaty dla duszy i dawały jej pokarm życia Bożego. Po czym poszłam za moim słodkim Jezusem. Ale On był tak zasmucony i cierpiący, że wzruszyłam się litością nad Nim. A ja Mu mówię: powiedz mi, kochanie, co jest nie tak? Dlaczego tak bardzo cierpisz? Jezus dodał: moja córko, cierpię z powodu wielkiego bólu mojej woli. Moje człowieczeństwo cierpiało, miało swój krzyż. Ale życie mojego człowieczeństwa na ziemi było krótkie. Wręcz przeciwnie. Życie mojej woli trwa długo wśród stworzeń. Trwa już 6000 lat i będzie trwać nadal. A czy wiesz, co jest jej nieustannym krzyżem? Ludzka wola. Każdy akt ludzkiej woli, bez zjednoczenia z moją wolą, sprzeciwia się woli Bożej. Każdy akt mojej woli, którego dusza nie przyjmuje, jest krzyżem, który ona formuje dla mojej wiecznej woli. Jej krzyże są zatem niezliczone. Jeśli spojrzysz na całe stworzenie, zobaczysz je wypełnione krzyżami utworzonymi przez ludzką wolę. Spójrz na słońce. Moja boska wola sprowadza światło słoneczne na stworzenia. Przyjmują to światło, nie rozpoznając,
kto im to światło przynosi. Pierwszym krzyżem jest ich niewdzięczność. Moja wola otrzymuje tyle krzyży na słońcu, ile istot, które nie rozpoznają mojej woli w jej świetle. I ciesząc się tym światłem, stworzenia używają go do obrażania woli Bożej, która je oświeca. Och! Jak trudne i bolesne jest czynienie dobra i niebycie się rozpoznanym. Wiatr jest pełen krzyży. Każdy jego oddech to korzyść, jaką przynosi stworzeniom. Powietrze, dzieło mojej woli, nie jest wynagrodzone ani jednym słowem, dziękuję ci. Biorą i kochają to dobro, ale nie rozpoznają tej woli Bożej, która pieści je na wietrze, odświeża je i oczyszcza dla nich powietrze. I moja wola czuje w ten sposób wbijane gwoździe niewdzięczności i formowane krzyże z każdym tchnieniem wiatru i z każdym oddechem stworzeń ludzkich. Woda, morze i ziemia są pełne krzyży utworzonych przez ludzką wolę. Kto nie korzysta z wody, morza i ziemi? Wszyscy z nich korzystają, ale tak, jakby nie należały się nikomu żadne dzieci. A jednak moja wola, która stwarza i przechowuje to wszystko, i która jest życiem wszystkich stworzonych rzeczy, nie jest rozpoznawana i pozostaje odizolowana w tych stworzonych rzeczach, aby otrzymać tylko krzyże ludzkiej niewdzięczności, zamiast tego, co byłoby słuszne i sprawiedliwe. Krzyże mojej woli są zatem niezliczone i bardziej bolesne niż krzyż mojego człowieczeństwa. W dodatku krzyżowi mojego człowieczeństwa nie brakowało dobrych dusz, które rozumiały ból, tortury, cierpienia, a nawet śmierć, którą kazała mi znosić. Współczuć ze mną i wynagradzać za to, co wycierpiałam w swoim śmiertelnym życiu. Przeciwnie, krzyże mojego boskiego fiata woli Bożej są krzyżami, których stworzenia ludzkie nie znają. Dlatego nie mają dla niej ani współczucia, ani zadośćuczynienia. Tak więc cierpienie odczuwane przez moją Bożą wolę w całym stworzeniu jest takie, że czasami ziemia pęka z bólu, czasami morze szaleje i czasami wiatr na morzu i na lądzie. W swoim bólu moja wola Boża zostaje wyładowana przez plagi zniszczenia. Jest to ogromny ból woli Bożej, który nie mogąc iść dalej, uderza w tych, którzy jej nie rozpoznają, nie mają względów na nią i nawet ją specjalnie obrażają. Dlatego bardzo często do ciebie wołam, abyś odwiedzała rzeczy stworzone, aby odkrywać całe stworzenie, poinformować wszystkie ludzkie stworzenia, co moja wola we wszechświecie czyni, cierpienia i krzyże, które otrzymuję od stworzeń ludzkich. Aby dokonać wynagrodzenia i zadośćuczynienia, rozpoznajesz moją wolę w każdej stworzonej rzeczy, deklarujesz, że ją znasz, że ją kochasz i że jej dziękujesz i postanawiasz być jej pierwszą przyjaciółką i pocieszycielką tak świętej woli. Bo tylko ten, kto mieszka w mojej woli, może wniknąć w jej działania i może poznać jej cierpienia i jej własną mocą stać się obrońcą i pocieszycielem mojej woli, która przez tak wiele wieków żyje w izolacji i ukrzyżowaniu w pośrodku ludzkiej rodziny. I kiedy Jezus to mówił, ja spojrzałam na stworzenie i zobaczyłam, że jest tak pełne krzyży, że nie można ich zliczyć. Podczas gdy wola Boża wyjęła z siebie swoje czyny, aby dać je stworzeniom, ludzka wola wyjęła swoje krzyże, aby ukrzyżować te boskie czyny. Jakie cierpienie! Jakie cierpienie! Mój umiłowany Jezus dodał.
Moja córko, mój wieczny fiat woli Bożej ma nieustanny akt wobec stworzeń ludzkich, odkąd stworzył całe stworzenie. Ale ponieważ stworzenia ludzkie, po upadku w grzech Adama i Ewy, nie miały już w sobie panowania mojej woli, te akty nie zostały odebrane i dlatego pozostał zawieszone przez całe stworzenie w samej mojej woli Bożej. Kiedy przyszedłem na ziemię, moją pierwszą troską było wznowić w sobie, w moim człowieczeństwie, nieustanny akt mojego wiecznego fiata woli Bożej, który pozostawał zawieszony sama w sobie, ponieważ nie mógł zająć swojego miejsca w stworzeniu ludzkim. Moje człowieczeństwo, zjednoczone ze Słowem, musiało najpierw dać miejsce temu nieustannemu aktowi i naprawić tę sytuację. Taka była moja nieznana pasja, która była dłuższa i bardziej bolesna. Od chwili poczęcia do ostatniego tchnienia na krzyżu. I wtedy podjąłem się odkupienia ludzkich stworzeń. Pierwszym aktem ludzkiego stworzenia jest wola. Wszystkie inne czyny, dobre lub złe, są na drugim miejscu. Dlatego potrzebowałem najpierw zabezpieczyć w sobie wszystkie akty mojej woli Bożej, następnie zestąpić w niegodziwość ludzkich czynów, aby zjednoczyć wolę ludzką i wolę Bożą, aby moja wola, widząc zabezpieczone jej czyny, mogła zawrzeć pokój ze stworzeniami ludzkimi. Zapraszam Cię teraz do odzyskania w sobie tych aktów odrzuconych przez moje stworzenia. Bo moja wola kontynuuje swój nieustanny akt. A ona nie może nikogo znaleźć. Kto ten jej akt nieustanny otrzymuje? Kto go chce lub nawet kto go zna? Uważaj zatem, aby pracować i cierpieć ze mną dla triumfu Królestwa mojej woli Bożej. Przeszłam przez całe stworzenie prosząc o Królestwo Najwyższego Fiata Woli w każdej stworzonej rzeczy. Mój uwielbiony Jezus, objawiając się we mnie, powiedział do mnie: Moja córko, wszystkie stworzone rzeczy są utwierdzone w Bogu. Kiedy prosisz o Królestwo mojej woli Bożej w każdej z nich, rzeczy stworzone poruszają się w Bogu i proszą o moje Królestwo. Każda z nich tworzy falę błagań, nieustanny ruch, który prosi o to, czego Ty chcesz. Stworzone rzeczy są niczym innym, jak aktami wydanymi z mojej woli Bożej, co daje każdemu z nich biuro transmisyjne dla ludzkich stworzeń żyjących w mojej woli. Prosząc o moje Królestwo w każdej stworzonej rzeczy, wprawiasz w ruch wokół boskiej istoty wszystkie urzędy aktów mojej najwyższej woli. A Ty prosisz o Królestwo naszej woli Bożej w ludzkich stworzeniach, ze względu na naszą dobroć, dzięki naszej mocy, w stosunku do naszej sprawiedliwości, w naszej miłości, przez wzgląd na nasze miłosierdzie i według naszej mądrości. A to dlatego, że każda stworzona rzecz zawiera jedną z naszych cech i czujemy jedną po drugiej falę naszej życzliwości, naszej mocy, naszej sprawiedliwości, naszej miłości, naszego miłosierdzia i naszej mądrości, które w boski sposób starają się błagać, prosić. Dlatego módl się i wybłagaj Królestwo Bożego fiat mojej woli pośród stworzeń. A my, widząc, że jesteśmy tak ponaglani przez naszą Bożą wolę, prosimy. Kim jest ta, która wprawia w ruch tak wielką wolę wszystkimi swymi niezliczonymi czynami,
aby prosić nas o udzielenie naszego królestwa stworzeniom ludzkim. A nasze wewnętrzne działania odpowiadają nam. Jest nowonarodzoną córką wiecznej woli. To nasza córka działa we wszystkich stworzonych rzeczach, które z taką miłością poruszają naszymi działaniami, aby prosić o to, czego i my chcemy. I w nadmiarze naszej miłości mówimy: och, ona jest małą dziewczynką naszej woli. Niech to robi. To jej dane zostało przenikać wszędzie. Dajmy jej wolną rękę, bo czyni i prosi o nic innego poza tym, czego emigrek chcemy. Pomyślałam po tym wszystkim, co mój ukochany Jezus powiedział mi o swojej woli Bożej. Jakbym chciała innych, pewniejszych dowodów, że to rzeczywiście Jezus do mnie przemawiał. A Jezus objawiając się we mnie rzekł do mnie: moja córko, nie ma innego dowodu pewniejszego i jaśniejszego, który mógłby uczynić więcej dobra tobie i innym, niż to, że zamanifestowaliśmy ci tak wiele prawd o Bożej woli. Prawda to coś więcej niż cud. Niesie ze sobą trwałe życie boskie. Niesie prawdę swoim życiem, gdziekolwiek się udaje, a w tych, którzy jej słuchają, by oddać się temu, kto jej chce. W rezultacie, moje prawdy są wiecznymi światłami, których nie można zgasić. A prawda to życie, które nigdy się nie kończy. Co dobrego mogą zdziałać moje prawdy? Mogą formować świętych, mogą nawracać dusze, mogą wyrzucać ciemność i mają moc odnawiania świata. Dlatego czynię większy cud, kiedy manifestuję tylko jedną z moich prawd, niż kiedy daję inne dowody na to, że to ja jestem i pracuję duszy, albo kiedy robię inne cudowne rzeczy. Ponieważ te rzeczy są tylko cieniem mojej mocy, przemijającym światłem. A ponieważ jest to obecność przemijająca, nie przynosi wszystkim cudownej cnoty, ale ogranicza się do osoby, która otrzymała cud. A często ten, kto otrzymał cud, nie zostaje nawet świętym. Z drugiej strony prawda zawiera życie, a jako życie przynosi swoją cnotę temu, kto tego chce. Bądź pewna, moja córko, że gdybym przychodząc na świat nie powiedział tylu prawd w Ewangelii, nawet dokonawszy cudów, odkupienie zostałoby zatrzymane bez rozwoju. Ponieważ stworzenia nie znalazłyby niczego, ani nauk, ani światła prawdy, aby nauczyć się sposobów na znalezienie drogi do nieba. Dla ciebie byłoby tak samo, gdybym nie powiedział ci tylu prawd, szczególnie o mojej uroczej woli, co było największym cudem, jakiego dokonałem w tamtych czasach. Bez tych prawd, co by przyniosło to wielkie posłannictwo, które ci powierzono, aby poznać Królestwo Bożego wiat mojej woli. Ale po tym, jak powiedziałem ci tak wiele prawd o mojej woli Bożej, może odtąd być poznana na świecie. A utracony porządek, spokój, światło i szczęście można przywrócić. Wszystkie te prawdy sprowadzą człowieka z powrotem na łono jego Stwórcy, aby wymienić pierwszy pocałunek ludzkiego stworzenia i przywrócić obraz tego, który go stworzył. Gdybyś znała wielkie dobro, jakie wszystkie prawdy, które ci powiedziałem, przyniosą stworzeniom, twoje serce eksplodowałoby radością. Nie musisz się też obawiać, że piekielny wróg ośmieli się zamanifestować ci choćby jedną z tych prawd o woli Bożej, bo drży i ucieka przed jej światłem.
I każda prawda o mojej woli jest dla niego jeszcze jednym piekłem. A ponieważ nie chciał jej ani kochać, ani czynić, moja wola przemieniła się dla niego w męki, które nie mają końca. Te proste słowa wola Boża sprawiają mu takie oparzenie, że wzbudzą jego wściekłość. I nienawidzi tej świętej woli, która dręczy go bardziej niż piekło. Możesz więc być pewna, że wola Boża i piekielny wróg nigdy nie będą w zgodzie, ani razem, ani blisko siebie. Światło mojej woli zaćmi go i wtrąci w otchłań piekła. Dlatego radzę nie przegrywać czy opuszczać ani jednej prawdy, ani jednego słowa dotyczących mojej woli Bożej. Bo wszystko musi służyć temu, aby dopełnić łańcucha wiecznych cudów, aby poznać królestwo mojej woli Bożej i przywrócić stworzeniom ludzkim ich utracone szczęście. Byłam w koszmarze pozbawienia mojego słodkiego Jezusa i pomyślałam: nie wiem, jak mój ukochany Jezus może mnie opuścić. Czy nie widzi, że mogę stać się bardziej kapryśna bez Niego, który jest moim życiem i który jako jedyny może tchnąć we mnie życie, abym działała dobrze. On już o nic się nie troszczy, nie czuwa już nade mną, aby pomóc mi iść naprzód lub mnie poprawić. Ale kiedy tak myślałam, wyszedł ze mnie mój ukochany Jezus i powiedział do mnie: moja córko, bądź tego pewna, że nie możesz już opuścić wielkiego morza mojej woli Bożej, odkąd cię tam umieściłem i że ty, za twoją pełną zgodą, chciałeś tam wejść. Nie ma więc ścieżek, którymi można by wyjść, bo to morze nie ma granic i możesz w nim chodzić, nigdy nie dotykając jej brzegu ani jej końca. Dlatego jestem pewien, że moja mała córka nie może opuścić morza mojej woli. Dlatego odpływam w tym morzu, a ty tracisz mnie z oczu. Ale ponieważ morze, w którym jesteśmy, jest jednością, wszystko, co robisz, ma swój sposób, by do mnie dotrzeć. Kiedy przytrafia mi się widzieć i obserwować twoje czyny, jestem pewien, że jesteś w moim morzu, a więc nie muszę się tym martwić. Podczas gdy wcześniej nie byłem pewien co do ciebie. Dlatego było to konieczne, że cię obserwowałem, że cię popychałem i nigdy cię nie opuściłem, ponieważ nie widziałem cię w głębinach morza mojej woli Bożej, z którego nie należy się obawiać, że będziesz mogła odejść. To, co jest piękne w życiu mojej woli Bożej, to to, że odpędza wszystkie niebezpieczeństwa i wszystkie obawy. Z drugiej strony ten, kto nie żyje zrezygnowany lub nie czyni woli Bożej, jest zawsze w niebezpieczeństwie i w strachu. I może znaleźć wiele dróg, które prowadzą go z dala od ogromnego morza boskiego fiata woli Bożej. Więc dlatego zostałam porzucona na tym morzu i byłem szczęśliwa, że nie mogłam się wydostać. Mój słodki Jezus dodał: moja córko, mój wszechmocny fiat woli Bożej stworzył wiele rzeczy w stworzeniu przez umieszczenie w każdym z nich dobra dla stworzeń ludzkich, w celu otrzymania od nich wzajemności i chwały za wszystko, co uczynił i zrodził mój fiat woli Bożej. Czy wiesz, w kim została złożona ta chwała, której oczekiwał twój Stwórca? To jest w tobie, moja dziewczyno, ponieważ żyjesz w mojej woli i posiadasz ją, a przez to zawierasz wszystkie nasiona wszelkiej chwały, jaką posiada każda stworzona rzecz.
W rezultacie, przemierzając stworzenie, czujesz w sobie dobro, które zawiera każda stworzona rzecz, i spełniasz swoje biuro, agencję uniwersalną, której celem jest, aby wydobyć z ciebie chwałę, której Stwórca tak bardzo z miłością oczekuje. Jaka harmonia, jaka kolejność i porządek, jaka miłość. Co za czar piękna, kiedy można przechodzić między duszą, która żyje w mojej woli, a wszystkimi rzeczami stworzonymi przeze mnie. Są tak ze sobą powiązane, że wydają się nierozłączne. Dusza, która żyje w mojej woli Bożej, mieszka jak w biały dzień. Jej czyny, jej myśli, jej słowa są tylko odbiciem mojej woli. Słońce mojej woli odbija się w tej duszy bardziej niż w krysztale i dusza myśli. Moje słońce odbija się i dusza przemawia. Dusza myśli o niej, a ona, czyli wola Boża, pracuje. To wszystko, co robi moja wola, się odbija w duszy, a ona kocha. Nie ma nic wspanialszego ani piękniejszego niż dusza, która żyje w odbiciach tego słońca. Jej myśli ją tam postawiły wspólnie z czynami jej Stwórcy i wszystkie czyny woli Bożej w jej posiadaniu stają się własną własnością duszy. Powinnaś także wiedzieć, że moje człowieczeństwo zawierało wszystkie dobra odkupienia i ukazuje je dla dobra odkupionych. Moje człowieczeństwo chciało zamknąć w sobie wszystkie akty i wszystkie towary i dary dla dzieci Królestwa mojego boskiego fiata Bożej woli. Dlatego, gdy dusza działa w nim, zwiększam pojemność duszy i umieszczam tam swoje działania. Tak więc krok po kroku, jak dusza wchodzi do mojego królestwa i produkuje swoje działania, zawsze zwiększam jej pojemność, aby zdeponować w duszy wszystkie czyny, które posiada moje człowieczeństwo i dopełnić w duszy królestwo mojej woli. Ziemia musi być najpierw przygotowana, oczyszczona, zanim będzie mogła żyć w woli Bożej. Dlatego wzywam Cię do pracy ze mną w moim królestwie. Pracuję przygotowując ziemię. Trzeba ją oczyścić, bo jest zbyt zbezczeszczona. Są miejsca, które już nie zasługują na istnienie. Jest tam zbyt wiele nierówności. Z tego powodu konieczne jest, aby ta zbezczeszczona ziemia i jej mieszkańcy zniknęli. Królestwo mojej woli Bożej to najświętsze, najczystsze, najpiękniejsze i najbardziej uporządkowane królestwo, które przyjdzie na ziemię. Dlatego konieczne jest, aby ziemia była przygotowana, oczyszczona. Dlatego pracuję, aby oczyścić, a jeśli to konieczne, zniszczyć miejsca i narody niegodne tak świętego królestwa. W międzyczasie będziesz pracować, aby poruszyć niebo i ziemię swoimi czynami dokonanymi w mojej woli. Echo, które sprawisz, że rozbrzmiewa w całym stworzeniu, aby prosić o królestwo mojego fiata Bożej woli, będzie nieustanne. Twoje ciągłe działania, a jeśli to konieczne, twoje cierpienia, a nawet twoje życie, będą musiały błagać o takie wspaniałe dobro, to jest o królestwo, które przyniesie tyle szczęścia. Więc nie martw się o nic poza pracą, którą musisz wykonać. Ale po tym wszystkim, co powiedział Jezus, bałam się, że mnie opuści lub odejdzie tak daleko. W tym morzu Jego błogosławionej woli,
że nikt nie będzie wiedział, kiedy wróci do swojego maleństwa, torturowanego miłością. A Jezus objawił się we mnie i powiedział do mnie: moja biedna mała córko, jasne jest, że jesteś małą dziewczynką, która myśli tylko o byciu w ramionach matki. A jeśli zdarzy się, że matka na chwilę ją opuści, płacze, jest niepocieszona i ma tylko oczy, by zobaczyć matkę i rzucić się w jej ramiona. To ty, moja biedna mała. Ale musisz wiedzieć, że jeśli to możliwe, że matka zostawia swoje małe dziecko, ja nigdy nie opuszczę mojej córeczki. W moim interesie jest nie zostawiać cię. Mam w tobie moją wolę. Tam są moje działania, moje dobra. W konsekwencji, mając w tobie to, co moje, w moim interesie jest nie opuszczać cię. Wręcz przeciwnie, właśnie te rzeczy, które są moje, wzywają mnie do siebie. I przychodzę, aby cieszyć się moimi rzeczami, moją Bożą wolą, która panuje w tobie. Powinnaś bać się mojego odejścia tylko wtedy, gdy ci powiem: daj mi to, co moje, daj mi moją wolę. Ale twój Jezus nigdy ci tego nie powie, więc bądź w pokoju. Czułam się całkowicie opuszczona w najwyższym fiacie woli Bożej. Ale w świętości tak świętej woli czułam się niedoskonała i zła. Powiedziałam sobie: jak mój umiłowany Jezus może mi powiedzieć, że pozwala mi żyć w swojej woli Bożej, a mimo to czuję się tak źle? A Jezus objawiając się we mnie rzekł do mnie: moja córko, w mojej woli Bożej nie może być ani zła, ani niedoskonałości. Moja wola Boża ma cnotę, która oczyszcza i niszczy wszelkie zło. Jej światło oczyszcza. Jej ogień niszczy same korzenie zła. Jej świętość uświęca i upiększa do tego stopnia, że musi służyć duszy, aby była szczęśliwa, a moja wola znajduje wszystkie swoje upodobania w duszy, która w niej żyje. Ani też moja wola Boża nie pozwala stworzeniom ludzkim, które w niej żyją, przynosić ze sobą niedoskonałości, goryczy. Takie rzeczy byłyby sprzeczne z jej naturą. Nigdy nie mogłaby pozwolić im w niej żyć. Mówisz o wrażeniach brzydoty, niedoskonałości, zła. Moja wola używa tego, co czujesz, jako stołka lub ziemi, która jest pod jej stopami i na którą nawet nie patrzy. Ona nie myśli w innym celu, jak tylko po to, by cieszyć się swoją małą córeczką i tylko po to, aby umieścić w niej swoje czyny, swoje radości i swoje bogactwa, aby była szczęśliwa, aby móc cieszyć się szczęściem stworzenia ludzkiego. Moja wola daje to, co ma. Nie przyznaje się do najmniejszych rzeczy, które jej nie dotyczą. Dlatego kto chce w niej mieszkać, musi wejść do niej obnażony ze wszystkiego. Pierwszą rzeczą, jakiej pragnie moja wola, jest odziać duszę w światło, upiększyć ją boskimi szatami i położyć na jej czole pocałunek wiecznego spokoju, szczęścia i stanowczości. Z tego, co ludzkie, nie może tam mieszkać ani znaleźć tam miejsca nic, co nie jest z woli Bożej. Sama dusza czuje wstręt do wszystkiego, co nie ma związku z moją wolą. Poświęciłaby raczej swoje życie, zamiast uczestniczyć w tym, co nie dotyczy świętości mojej woli. Kontynuowałam moje zawierzenie w Bożym fiacie, a mój słodki Jezus dodał:
Córko moja, od początku stworzenia, moja wola Boża została daną, aby była życiem stworzeń ludzkich. Powziąłem zobowiązanie, żeby zachować całe, piękne i pełne wigoru życie w stworzeniu ludzkim, poprzez nadanie każdemu z jego czynów aktu boskiego, aktu uszczytu jego świętości, jego światła, jego mocy i jego piękna. Moja wola podjęła się działania tego, aby czekać, aż stworzenie zwróci to, co do niego należy, w relacji wymiany darów, w gestach wdzięczności, oddania chwały i czci, między ludzkim stworzeniem i jego stwórcą, aby uczynić stworzenie ludzkie cudownym życiem boskim, godnym jego mądrości i mocy. Aby to zrozumieć, wystarczy powiedzieć, że moja wola Boża musi kształtować swoje życie w każdym stworzeniu ludzkim i że włożyła w swoją pracę całą troskę i wszystkie nieskończone cechy, które posiadała. Jak piękne byłoby to boskie życie w stworzeniach ludzkich. Patrząc na nie, musieliśmy znaleźć swoje odbicie, nasz wizerunek, echo naszego szczęścia. Co za radość, jaka uroczystość byłaby dla nas i dla stworzeń. Taki był projekt i jest wciąż aktualny mimo upadku pierwszych ludzkich stworzeń. Teraz musisz wiedzieć, że ktokolwiek nie czyni mojej woli Bożej i nie żyje w niej, chce zniszczyć w sobie to boskie życie, które miał posiadać. Zniszczenie własnego życia, cóż za zbrodnia. Któż nie potępiłby tego, który chce zniszczyć własne życie swojego ciała? Albo ten, który nie chce jeść i robi się głodny, chory i niezdolny do robienia czegokolwiek. Teraz ten, kto nie spełnia mojej woli, niszczy swoje własne życie, które boska dobroć chce mu dać. A kto spełnia moją wolę, ale nie zawsze i nie żyje w niej, ponieważ brakuje ciągłego i wystarczającego pożywienia, jest tylko słabym, chorym człowiekiem, wychudzonym i niezdolnym do czynienia prawdziwego dobra. A jeśli wydaje się, że coś robi, to jest martwe, mizerne. Bo tylko moja wola może dać życie. Co za zbrodnia, moja córko, co za zbrodnia, która nie zasługuje na litość. Mój kochający Jezus wydawał się zmęczony i niespokojny. Ból tak wielu zniszczonych istnień w stworzeniach ludzkich był tak silny w nim. Sama czułam cierpienie i powiedziałam do Jezusa: Kochanie, powiedz mi, co jest nie tak? Tak bardzo cierpisz. Zniszczenie boskiego życia waszej uwielbionej woli jest waszym największym cierpieniem. Więc błagam, przynieś jej królestwo, aby to cierpienie zamieniło się w radość i niech stworzenie ludzkie da wam tylko odpoczynek i szczęście. I widząc, że to co mówię nie mogło go uspokoić, wezwałam na pomoc wszystkie akty jego woli dokonane w stworzeniu i dodając własne, otoczyłam Jezusa tymi aktami. Otaczało Jezusa ogromne światło. Ono przyćmiło zło stworzeń, a on odpoczywał. Następnie dodał: Moja córko, tylko moja wola może dać mi odpoczynek. Jeśli chcesz mnie uspokoić, gdy widzisz mnie niespokojnego, poddaj się rozwojowi życia mojej woli w tobie i wykonując swoje uczynki, ujrzę w tobie jego światło, jego świętość i nieskończone radości, które dadzą mi odpoczynek. I na chwilę przestanę karać te stworzenia,
które tak nie zasługują na te boskie życia, że niszczą je w sobie. I którzy zasługują na to, abym zniszczył wszystkie ich dobra naturalne i samo ich życie. Czy nie widzisz tego? Morze wychodzi poza swoje brzegi, aby zabrać te życia i wciągnąć je w swoje łono. Wiatr, ziemia, prawie wszystkie żywioły wznoszą się, by unieść stworzenia i je zniszczyć. Są to akty mojej woli rozprzestrzenione w całym stworzeniu z miłości do stworzeń, a ponieważ nie są przyjmowane z miłością, stają się sprawiedliwością. Byłam przerażona tym widokiem. I modliłam się i prosiłam Boga. Niech mój bardzo dobry Jezus uspokoi się i niech wkrótce nadejdzie Królestwo Boskiego Fiata Woli Bożej. Robiłam swoje rundy w kreacji, czyli stworzeniu, aby podążać za wszystkimi aktami woli Bożej, które są w nim. Przybycie w woli Bożej do ogrodu Eden, gdzie Bóg stworzył pierwszego człowieka, Adama, aby zjednoczyć się z nim w tej jedności woli, którą posiadał z Bogiem i w której dokonał pierwszych czynów w swojej pierwszej erze stworzenia. Myślałam, kto wie, jaką świętość posiadał Adam, mój pierwszy ojciec, jaką wartość miały jego pierwsze czyny w Królestwie Bożego Fiat Bożej Woli. Jak mogę ubłagać o tak święte królestwo, aby ponownie przyszło na ziemię, skoro tylko ja staram się uzyskać tak wielkie dobro. Ale kiedy o tym myślałam, mój zawsze kochany Jezus wyszedł ze mnie i posłał mi promienie światła. To światło zamieniło się w słowa i powiedział do mnie: moja córko, pierworodna córko mojej woli, ponieważ jesteś jego córką, pragnę ci objawić świętość tego, który posiada królestwo mojego Bożego Fiat Królestwa. Na początku stworzenia to królestwo miało jego życie, jego doskonałe panowanie i jego całkowity triumf. Nie jest więc całkowicie obcy rodzinie ludzkiej. A ponieważ nie jest dla niej obcy, jest nadzieja, że powróci do niej, by panować i dominować. Musisz teraz wiedzieć, że Adam posiadał tę świętość, kiedy został stworzony przez Boga. A jego czyny, nawet te najmniejsze, miały taką wartość, że żaden święty, ani przed, ani po moim przyjściu na ziemię, nie może się równać z jego świętością z tego czasu. A wszystkie czyny wszystkich świętych nie mają wartości pojedynczego czynu Adama z tego szczęśliwego okresu przed upadkiem w grzech pierworodny. On posiadał w mojej boskiej woli pełnię świętości, całość wszystkich dóbr boskich. A czy wiesz, co to znaczy mieć pełnię? To znaczy być wypełnionym po brzegi, aż do przepełnienia. Przez światło, przez świętość, przez miłość i obecność wszystkich boskich cech, aż do wypełnienia nieba i ziemi, nad którą panował on, Adam, i gdzie leżało jego królestwo. Aby każdy jego czyn dokonany w tej obfitości dóbr bożych miał taką wartość, jak żadne inne dobro. Bez względu na ofiary i cierpienia istoty, która czyni dobro. Ale bez posiadania królestwa mojej woli i jego absolutnego panowania żadne inne dobro nie może się równać z jednym z tych dóbr w jego królestwie. Dlatego chwała, miłość, którą obdarzył mnie Adam, kiedy żył w królestwie mojej woli Bożej, nikt mi jej nie dał. Albowiem dał mi pełnię i całość wszelkiego dobra w swoich czynach. I tylko w mojej woli znajdują się te akty.
poza tym nie istnieją. W ten sposób Adam posiadł swoje bogactwa, swoje akty o nieskończonej wartości, które moja wieczna wola mu przekazała w obecności boskości. Dla Boga, który, tworząc go, nie pozostawił w nim pustki i wszystko było tylko boską pełnią, o ile stworzenie może ją pomdrugeścić. Dlatego popadając w grzech, jego czyny nie zostały zniszczone, ani jego bogactwa, ani akty tej chwały i doskonałej miłości, którą obdarzył swego Stwórcę. I dzięki swoim uczynkom i działaniu w moim boskim fiacie woli Bożej, Adam zasłużył na odkupienie. Nie zdał egzaminu próby, jakiej został poddany, ale co uczynił przedtem zawsze się liczy. Nie. Nie było możliwe dla tego, który posiadł królestwo mojej woli, nawet na krótki czas, pozostać bez odkupienia. Ktokolwiek posiada to królestwo, ma szczęście. Wchodzić z Bogiem w wiedzy i prawa. Takie mocne, że nawet sam Bóg czuje siłę własnych łańcuchów, którego krępując, zgodnie z projektem i celem dzieła stworzenia, chcą uniemożliwić mu oderwanie się od tego stworzenia ludzkiego. Urocza wysokość boskiej istoty znalazła się w stosunku do Adama w stanie ojca mającego syna, który był przyczyną wielu podbojów i zdobyczy, wielkiego bogactwa i niezmierzonej chwały. Nie ma nic, co należy do ojca i gdzie nie można znaleźć działań jego syna. Chwała i miłość jego syna rozbrzmiewają wszędzie. Ale ten syn, na swoje nieszczęście, popadł w biedę. Czy ojciec może nie współczuć temu synowi? Jeśli czuje miłość, chwałę i bogactwa, którymi otoczył go jego syn, zawsze i wszędzie. Córko moja, żyjąca w królestwie woli naszej, Adam wszedł w nasze granice, które są nieskończone i wszędzie umieścił swoją chwałę i miłość do swego Stwórcy. I jako syn przyniósł nam swoimi czynami nasze bogactwa, nasze radości, naszą chwałę i naszą miłość. Jego echo rozbrzmiewało w całej naszej istocie, tak jak nasze w jego istocie. Teraz, widząc go popadającego w ubóstwo, jak nasza miłość mogłaby to znieść, nie mając współczucia dla niego? Jeśli nasza wola Boża walczyła o niego z nami i wstawiała się za tym, który w niej dotąd mieszkał. Czy widzisz zatem, co to znaczy żyć w mojej woli Bożej, jej wielkie znaczenie? W mojej boskiej woli są wielkie rzeczy i sprawy. Pełnia wszystkich dóbr boskich i całość wszystkich możliwych i wyobrażalnych aktów obejmuje wszystko z boskiego bytu. Dusza, która żyje w woli Bożej, znajduje się w mojej woli jak oko w słońcu i które jest całkowicie wypełnione jego światłem. Podczas gdy słońce odbija się całkowicie w źrenicy oka, jego światło jest również na zewnątrz, okrywając osobę i całą ziemię bez wychodzenia z wnętrza ucznia. I podczas gdy jego światło pozostaje w oku, chciałaby wyprowadzić ucznia na słońce, chodzić z nim po ziemi i sprawić, aby robił to, co robi światło, i odbierać uczynki podopiecznego jako dowód jego miłości. Dusza, która żyje w mojej woli, jest tego obrazem. Moja wola napełnia go taką pełnią, że nie pozostawia pustki w duszy. Ponieważ dusza nie jest w stanie posiąść całego boskiego ogromu, moja wola wypełnia ją tak bardzo, jak stworzenie może pomdrugeścić.
i bez rozdzielenia się moja wola pozostaje poza duszą, poprzez prowadzenie ucznia woli duszy w nieskończoność jej światła. Aby uczynił to, co czyni moja wola Boża, aby otrzymać wymianę Jego działań i Jego miłości. Och! Jaka moc mojego boskiego fiata woli Bożej działającego w stworzeniu ludzkim, który zgadza się być ubranym w Jego światłości, nie odrzuca Jego panowania i Jego królestwa. A jeśli Adam zasługiwał na współczucie, to dlatego, że pierwszy okres swojego życia spędził w królestwie woli Bożej. Jeśli niebiańska władczyni mogła wyjednać, chociaż była sama, przyjście słowa na ziemię, to dlatego, że dała całkowitą wolność Królestwu Bożego fiat w sobie. Jeśli moje człowieczeństwo było w stanie uformować Królestwo Odkupienia, to dlatego, że posiadało integralność i bezmiar Królestwa Wiecznej Woli. Gdziekolwiek moja wola się rozciąga, obejmuje wszystko. Jest zdolna do wszystkiego i nie ma przeciwko niej żadnej siły, która mogłaby ją powstrzymać. Tak więc pojedyncza dusza, która posiada królestwo mojej woli, jest cenniejsza niż cokolwiek lub ktokolwiek może zasługiwać i pragnąć tego, czego wszyscy inni razem nie mogą, ani nie zasługują, aby otrzymać. Ponieważ wszyscy inni razem, jakkolwiek dobre by nie były, ale bez życia mojej woli w nich, są zawsze tylko jak małe płomienie, małe rośliny, małe kwiaty, które co najwyżej służą jako ozdoby dla ziemi i są podatne na blaknięcie i wysychanie. I boska dobroć nie może powierzyć im dużych zadań, ani nie przyznaje im cudów, które przydadzą się całemu światu. Z drugiej strony ci, którzy żyją w mojej woli, są czymś więcej niż słońcem. Tak jak słońce panuje nad wszystkim swoim światłem, dominuje nad roślinami, nadaje każdej życie, kolor, zapach i miękkość. Narzuca się przez swoją domniemaną dominację nad wszystkimi rzeczami, aby zapewnić im swoje skutki i dobra, które posiada. Żadna inna gwiazda nie czyni ziemi tak dobrze jak słońce. Tak więc we wszystkich stworzeniach ludzkich żyjących w mojej woli jest więcej niż jedno słońce. I ze światłem, które posiadają, uniżają się w pokorze. Następnie szybko mogą wznieść się i przenikać wszędzie w Bogu i w Jego czynach. Dzięki woli Bożej, którą posiadają, dominują nawet nad samego Boga, nad stworzonymi rzeczami. Potrafią wszystko przewrócić, by ofiarować wszystkim życie w świetle, które posiadają. Te dusze mają zaszczyt nosić ich Stwórcę i przesuwają światło ich życia do przodu, aby błagać, uzyskiwać i dawać to, czego chcą. Och! Gdyby stworzenia ludzkie były świadome tego dobra, rywalizowaliby między sobą, a wszystkie ich pasje zamieniłyby się w pasje światła, aby żyć wiecznie tylko w tym Bożym fiacie woli Bożej, który uświęca wszystko, daje wszystko i panuje nad wszystkim. Mój biedny umysł nadal gubił się w woli Bożej. Byłam zdumiona wzniosłością, pełnią i całością dokonanych w niej czynów. Mój umiłowany Jezus, objawiając się we mnie, dodał: moja córko, przestań się nad sobą dziwić. Żyć w moim Bożym fiacie woli Bożej i działać w nim, to przemieniać w jedność Stwórcę i ludzkie stworzenie.
a między działaniem boskości a działaniem samego stworzenia ludzkiego istnieje nieskończona odległość. Stworzenie oddaje się swemu Bogu jako materiał, aby pozwolić mu robić wielkie rzeczy. Podobnie jak materiał światła, oddał się boskiemu fiat woli Bożej w stworzeniu rzeczy, aby umożliwić mu trenowanie. Słońce, niebo, gwiazdy i morze, które są wszystkie materiałami, w którym zabrzmiał najwyższy fiat woli Bożej, aby uczynić całą kreację, czyli wszechświat. Widzimy jego cud w słońcu, niebie, morzu i ziemi, które zostały ożywione i animowane przez fiata woli Bożej, wieczny i czarujący spektakl tego, co moja wola potrafi i może zrobić, jest z duszą ludzką, jak z postacią hostii, chleba przygotowanej do konsekracji, co pozwala, chociaż materialnie, ożywiać ją moim życiem sakramentalnym, pod warunkiem, że te same słowa, których użyłem przy ustanowieniu Najświętszego Sakramentu, wypowiada kapłan. Te słowa były ożywione moim fiatem woli Bożej i zawierały w sobie moc twórczą. W konsekwencji materiał hostii podlega przeistoczeniu w realność boskiego życia. O hostii można powiedzieć wiele. Jej historie poczone w uszy od ziarna wrzuconego w ziemię, aby umarło, a następnie ożyło przynosząc obfity plon. W konsekracji, cóż się wydarza? Jeśli to nie kilka słów ustalonych przez fiata mojej woli, nad hostią, a moje życie pozostaje w niebie i bilokazuje się na ołtarzu, gdzie postać hostii pozostaje materiałem bazowym, z którego się składa. To samo dotyczy duszy. Może robić, mówić, cierpieć, co chce, ale jeśli nie wejdzie do mojego boskiego fiata woli Bożej, to zawsze są rzeczy skończone i znikome. Ale dla każdego, kto żyje w moim boskim fiacie woli Bożej, jego słowa, jego prace, jego cierpienia są jak zasłony, które zasłaniają Stwórcę. A te zasłony są przydatne dla tego, który stworzył niebo i ziemię. Czyni ich godnymi Jego, kiedy żyją w mojej woli i umieszcza tam swoją świętość, swoją moc twórczą, swoją nieskończoną miłość. A tym samym, bez względu na wielkość dokonanych rzeczy, nikt nie może się porównywać ze stworzeniem ludzkim, w którym żyje, króluje i dominuje moja wola Boża. Nawet wśród rzeczy stworzonych, w zależności od materiału, jaki mają w rękach ludzkie stworzenia do wykonania swojej pracy, mniej lub więcej warte jest to, co posiadają i zarabiają na wymianach wartości. Załóżmy, że ktoś ma żelazo. Ile trudności będzie musiał pokonać, pocić się i przezwyciężyć, aby zmiękczyć to żelazo i nadać mu kształt pojemnika, który chce mu nadać. A uzyskany zysk jest tak mały, że ledwo pozwala mu przeżyć. Z drugiej strony, inny ma złoto lub kamienie szlachetne. Och! O ile mniej pracy, ale zarabia miliony. A tym samym, to nie praca przynosi wielkie zyski, wybujałe bogactwo, ale wartość materiału, który się posiada.